Come on, Harry, let's find Hedwig. Well, 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 if it isn't the famous Harry Potter. I'm Draco Malfoy, and you do well to show me respect. Looking for that owl of yours? How careless of you to leave it lying about. Go home to your mother, Potter. Oh, sorry, you don't have one, do you? Ta, tutaj ten oto chłopczyk to jest Draco Malfoy, czyli malutki skurwysyn, który śmieje się oczywiście z nas, bo hehe, idź sobie popłakać do mamusi, Harry. Sorry, zapomniałem, że twoja mama nie żyje. Ta, chaci w dek gościu. He's a nasty piece of work. Just ignore him. Us Gryffindor should stick together. Przynajmniej Ron postawił na duchu. Come on, Harry, follow me. To climb up, just push forwards on your controller. Ta, przynajmniej on postawił na duchu, powiedział, żebyśmy zignorowali tego pajaca. Let's go. Let's go. No dobra, to niech będzie. Let's go. Follow me. To jump, just approach the edge and keep pressing forwards on the controller. No i teraz musimy sobie zbierać tutaj te takie piórka. Look, there's another feather. I'll double back and watch the entrance. You better go on and rescue Hedwig. A czemu ty, Ron, uciekasz od nas? Gdzie on uciekł? Ty, on se polas? O ty kurde! Co za frajer? On se polas, a my mamy sobie tutaj sami zbierać. No, no kurde, najlepiej. Zostaw nas na pastwę losu. Ale nie, no zapomniałem. Syndrom jest taki, że przecież to jest Harry Potter. On se zawsze da radę, co nie? No, nie ma żadnych obaw. Harry Potter zawsze da radę. Okej? Okay? Idźmy tą logiką. Idźmy tą narracją. Lećmy dalej. Zawsze, gdy słyszałem ten dźwięk, to zawsze, nie wiem czemu, ale dreszcze przechodziły przez moje plecy. Tak jakoś miałem, nie wiem dlaczego w sumie. Hello, Harry Potter. My name is Nearly Headless Nick and I am the Gryffindor House Ghost. God, look how tall this room is. Well, I mean, you must go all the way to the top to get out. If you want to look around, press your triangle button. Press the triangle button again when you've finished. Tak, ten oto ziomek to jest bezgłowy Nick. On oczywiście się tutaj przedstawił, że jest duchem domu Gryffindorów albo domu Gryfonów. I teraz naszym zadaniem od niego jest takie, że musimy po prostu wspinać się na samiutką górę. I co jakiś czas jakby trójkąt wciskać, jeżeli Harry nie będzie chciał chyba załapać, jeżeli chodzi o skok. Nie wiem, o co z tym chodziło, chyba że chodziło mu o to, żebyśmy kamerą sobie tutaj tak właśnie fiksowali z góry do dołu. Zawsze lubiłem tędy chodzić, nie wiem czemu. Tak jakoś miałem. No, i po raz kolejny mamy drzwiczki odblokowane. Te tutaj dwie platformy w zasadzie do niczego nas nie prowadzą, więc sobie je ominiemy. To the Jinx Room. Zawsze lubiłem ten ekran ładowania. Nie wiem dlaczego, ale zawsze go lubiłem. Some snails have escaped from a care of magical creatures class. Careful, they are dreadfully poisonous. Press the cross button to cast the Flipendo knockback jinx from your wand. That should stop the wretched things. And watch out for those poisonous snail trails. Okej, więc mamy kolejne zadania, żeby po prostu unicestwić te ślimaki. Co warto też wspomnieć, to to, że jeśli chodzi o Harego i rzucanie czaru Flipendo, to generalnie w wersji europejskiej ten czar, w zasadzie słowo, które Harry wypowiada, jest trochę wolniejsze. W wersji amerykańskiej on mówi takie Flipendo, a tutaj Flipendo. I w trochę takiej gorszej jakości audio, że niektóre jakby, w sensie odgłosy Harego, niektóre jego powiedzmy rzucanie czarów brzmi tak jakby nagrywano to było z, wiecie, mikrofonu takiego VHS-owego. You can use your L2 and R2 buttons to rotate the game camera. Ta, oczywiście. L2 i R2 to jest oczywiście manipulowanie kamerą. Albo po prostu poruszanie kamerą. Lewo i prawo. Ale cóż, dobra, myślę, że jesteście ciekawi, jak ja ogólnie poznałem tę grę. Otóż za dzieciaka kiedyś, jak byłem małym wypierdkiem mającym 5-6 lat, widziałem, jak po prostu tata któregoś razu sprowadził gry na Playaka jedynkę i jedną z tych gier właśnie był Harry Potter i Kamień Filozoficzny. You can also cast a Flipendo knockback jinx from this view. See what you can find to Flipendo in this room. No, czyli możemy sobie teraz właśnie wycelować w taki sposób. Jak zresztą widzicie. O, i trafiłem stąd w pajęczynę. I przy okazji kolejne 5 punktów dla Gryffindoru zgarnąłem. No i co? I tata oczywiście kupił Harry'ego Pottera, sprowadził do domu. Tam również z crashami, nie crashami, Spyro, nie Spyro. Nieistotne. Kiedy odpaliłem sobie po raz pierwszy tę grę i doszedłem do pewnego momentu, poza oczywiście tutorialem, który robimy teraz, bo nie powiem, że nie, będąc małym dzieckiem to miałem problemy z tym tutorialem. Nieironicznie, serio. Chyba bodajże stanąłem w tej albo następnej sekcji, nie wiedziałem potem co zrobić. Później oczywiście trochę się z tym ogarnąłem, metodą prób i błędów przeszedłem. Ale moment, który mnie najbardziej wystraszył, to zobaczycie jaki to będzie moment. Bo tak, ta gra za młodego również mnie przeraziła pod pewnym względem. Hello again. Did you notice that those poisonous snails twinkle? Things that twinkle can be affected by a Flipendo knockback jinx. This is a jinx block. Your Flipendo knockback jinx will move it aside. To move the jinx block, cast Flipendo at it. W sobie się zastanawiam, czy by czasem nie mówić na tych tutaj tutorialach, bo w zasadzie to oni nic szczególnego nie mówią. W zasadzie to bezgłowy Nick mówi to, co powinien ja wam powiedzieć, czyli teraz zadanie będzie polegało na tym, że właśnie miałem przesunąć ten oto klocek. No ale mówię, no może będę robił tak, że się będę odzywał, może nie, bo wiem, że są niektórzy, co lubią słuchać tych dialogów, ale szczerze powiedziawszy, oni tylko tłumaczą, jak się gra w tę grę na razie. Tutaj swoją drogą zawsze, jak byłem mały, jarało mnie to, bo miałem wrażenie, jakby za tą szybką miał być jakiś poziom. No ale no, niestety poziomu nie było. Nie było, nie ma i nie będzie. Bo to jest gra na Playaka jedynkę, gra, która już dawno wyszła, co nie? Więc nie ma szans, żeby to się pojawiło. Okej, lecimy dalej sobie z Toksem, bez zbędnego przedłużania. To był pierwszy moment, który mnie za dzieciaka przeraził, ponieważ pamiętam, że kiedy to zobaczyłem, to po prostu troszeczkę mi serce zaczęło bić mocniej, bo przez chwilę myślałem, że ta czarnogłowa istota zaraz zleci. Ja wiem, spokojnie kto to jest, ale spoilerować nie będę. Będziemy robili ten let's play tak, jakbyśmy pierwszy raz grali w Harry'ego Pottera. W tę wersję oczywiście. No tu swoją drogą przy okazji sobie punkty wbiłem. Well, you've made it this far. Now take a look at this. A tall jinx block like this one needs a charged Flipendo knockback jinx to move it. Ta, bezgłowy Nick tutaj nam tłumaczy, że mamy X-em użyć naszej różdżki, by przesunąć ten oto klocek, no ale nie zauważył, że ja już to zrobiłem, zanim on w zasadzie powiedział o tym, że można to zrobić, więc sorry bezgłowy Nicku, ale twoja porada jest bezużyteczna. Bezużyteczna. Tak więc co? Tu sobie strącimy pajęczynkę. Jakieś chyba punkty wlecą. Tak jest, tak jest. Czasami nie wiem czemu, ale zapominałem o tym, że tam jest pajęczynka. Pewnie się zapytacie, Pomidor, ale po co ty to z powrotem przesuwasz, skoro wszystko było dobrze? Czy ty chcesz stracić punkty dla Gryffindoru? Nie, nie stracę punktów dla Gryffindoru. To w sobie byłby... Ej, ale z drugiej strony to byłby ciekawy, kurde, system. Tak wiecie... Z powrotem przystawiasz i masz coś takiego, że tracisz punkty. To byłby ciekawy system. Chociaż ludzie by to potem się tym bawili, że wiecie, raz by tracili, raz by zyskali punkty, tak więc no. Pamiętam czasy 2014, kiedy Harry Potter i Kamień Filozoficzny, to było tuż po nagraniu tego, to jakoś listopad, grudzień, jakoś do... 2015 roku pamiętam, że byłem jedynym Polakiem, który nagrał jakby let's play pełnoprawny z tej gry. Tutaj w ogóle kiedyś myślałem, że było jakieś przejście takie, wiecie, niewidzialne czy coś. Później pamiętam, że jakoś po mnie pojawił się let's play na Crowsaibatsu z dawną ekipą, czyli z Empirem i polskim gamerem 17, zwanym wtedy jako EX. Wiem, że jeszcze Geralt39, którego serdecznie pozdrawiam, bo wiem, że oglądał Kamień Filozoficzny na PC-ta. To wiem, że on też nagrywał chyba 2 razy Kamień Filozoficzny na Playaka 1. Szkoda trochę, bo w sumie nie zdążyłem sobie obejrzeć tych odcinków. W sumie tylko chyba 1 zdążyłem, albo 2 obejrzeć. I'm Neville Longbottom. Malfoy led me down here and then ran through a secret passage with an owl. Now I'm trapped by these enchanted books. I've lost my wand, so I can't knock the books out of the way with Flipendo. Use the R1 button to point your wand at the flying books, then use your cross button to cast. Ta, oto Neville Longbottom, chyba bardzo znana postać w uniwersum Pottera. Ale wracając do tematu, nie, to nie jest tak, że ja teraz, nie wiem, jakoś się obrażam czy czepiam, że o, patrzcie, byłem wtedy jedynym Polakiem, teraz nagle więcej Polaków się pojawiło. Właśnie moim zamysłem te 6 lat temu było to, żeby spopularyzować trochę tę gierkę. Wiadomo, no ja jestem takim trochę na YouTube wypierdkiem, ja mam trochę gówno do gadania, będąc takim trochę niszowym kanałem. No ale z drugiej strony fajnie byłoby, gdyby więcej takich let's play z Pottera na PS1 się pojawiło. Moim skromnym zdaniem. There, I found it. Kiedyś pamiętam, jak grałem na emulatorze, jak tutaj mi się audio lubiło bagować, w sensie to, wiecie, ten dźwięk, kiedy półka była przesuwana, to zawsze lubił mi się bagować do takiego stopnia, że po prostu on się tak, wiecie, zapętlał i żeby on znikł, to musiałem wejść właśnie do tej czarnej dziury. Albo do tego ciemnego miejsca. Ten ekran ładowania wam wyciąłem, dlatego że to było w zasadzie ten sam ekran z tego miejsca tutaj, tylko wiecie, na niebiesko pokolorowany. Po prostu było to zdjęcie tego oto tutaj korytarzu. Oczywiście poza Neville'em, bo Neville'a tutaj nie było. Więc lecimy dalej. A charge Flipendo nut breakings might free Hogward from those bars. Keep the cross button held down to cast one. No to musimy rzucić czar na tą kratę. I uwolniliśmy Hedwigę. No i on tam czeka już na nas na dole. No też jedną z tych rzeczy, która mnie dosyć kiedyś przerażała, to właśnie te ekrany ładowania nieszczęsne. W sensie ja nie wiem, zawsze mi się wydawało, że z tych ekranów zaraz wyskoczy jakiś stwór i wiecie, i będzie takie uciekaj stąd, że wiecie, jednak te ekrany ładowania to taka, wiecie, podpucha jest bardziej niż coś, co faktycznie nam chce załadować sekwencję. Byłem dosyć ciekawym dzieckiem, co nie? Że ja takie rzeczy potrafiłem sobie wyobrazić. Przyznajcie. I see you rescued Hedwig. She was eager to get out, so I opened the door for her. That'll teach Malfoy to mess with us. Hi, I'm Neville. I'm in Gryffindor too. Harry helped me escape from some flapping books. Nice to meet you, Neville. Come on down. It's all right. You guys go ahead. I think I've lost my toad, Trevor. Come on, Harry. Let's go. No, i tak zostawimy Neville'a, tak jak gdyby nigdy nic. Tutaj znowu był ekran ładowania na hall Gryffindoru, w sensie hall Hogwardu. Wow! Hedwig brought you a broomstick! I'll show you where the flying lesson is. Follow me! Ta, broomstick, czyli innymi słowy miotła. Hedwiga przyniosła nam miotłę. W dużym skrócie. Here's the doorway to the flying lesson. Watch yourself, Harry. I hear Madam Hooch is really strict. I'm still waiting for my broomstick. Our stupid hour is ancient. It's going to take forever. I'll wait for you here. No i te właśnie kwadratowe drzwi zaprowadzają nas na lekcję broomstick, czyli po prostu na flying lesson. I am Madam Hooch, your teacher. There is a house point bonus if you excel at any of the following tasks. Steer your broomstick using the directional buttons and press the cross button to move forwards. First, fly through each hoop that appears in sequence. On my whistle then. Tak, to jest Madam Hooch, która w zasadzie uczy nas lekcji latania. Co ja mogę więcej powiedzieć? No takie Koronto opisał. Jest ona trochę wymagającym nauczycielem, aczkolwiek nie jest złym nauczycielem. Tego nie można powiedzieć. Jest trochę wymagająca, ale czasami trzeba być wymagającym, żeby po prostu osiągnąć swój cel. Excellent technique. 10 house points for getting them all. The next test is a little harder, but there are bonus house points if you succeed. Fly through each magic hoop that appears. Remember, slow down to turn tighter. Ready, Potter? On my whistle, then. 3, 2, 1. Za dzieciaka ja z tą sekcją nie miałem praktycznie żadnego problemu. Chociaż ostatnia faza troszeczkę mnie irytowała, ale tak to nie mogę powiedzieć, że miałem z tym jakiś ogromny problem. Pewnie teraz się zapytacie, dlaczego ja na początku tego let's playa powiedziałem, że ta gra była memiczna w zasadzie swego czasu. Dlatego, że twarze postaci tutaj z playaka jedynki są na tyle paskudne, no to niestety trzeba powiedzieć sobie prosto. Gęby może nie są nie wiadomo jak ładne graficznie, ale nie liczy się jakby gęba. Liczy się to, że gra jest w miarę grywalna, bo serio, nie ma tutaj z tą grą żadnych problemów i to raczej każdy wam powie. Fakt faktem, może być czasami troszeczkę upierdliwa, ale nie ma zbytnio problemów. Well done, Potter. I shall award 10 house points for that fine performance. Ready for a tougher challenge? There are bonus house points for a perfect score. As before, fly through each of the magic hoops. Concentrate now. On my whistle. 3, 2, 1. Powiem tak, w wersji PC-owej podobało mi się chociażby to, że jak już mieliśmy tę lekcję latania, to jednak było więcej uczniów, bo tutaj poza Madam Hooch to troszeczkę czuje się taką swego rodzaju pustkę, dosłownie. Nic, w zasadzie nikogo nie ma poza mną i Madam Hooch. Oj, oj, oj. Już mi się nie uda, szkoda. Well done, Potter. A good score. 5 more house points for Gryffindor. You have mastered the basics of broomstick control. Now run along.